wszystkich Państwa witam na kolejnej edycji Młyna Harmonistów. Tym razem naszym tematem opowieści i muzyki będą wiejskie wesela. Tutaj widzimy zdjęcia niezwykle cenne. To są zdjęcia robione przez amatorów na weselach chłopskich fotografów. Permą tego dzisiejszego pokazu jest wystawa portretów ślubnych. Też są moje rodzinne zdjęcia. I tutaj mamy zdjęcia mieszkańców Gostomi. To jest w ogóle taka niedoceniana część polskiej kultury. Pani Zofio, zgłodniałem. Co mi pani na wesele przygotuje? Świnie zawieły, gospodarz zawieł świnie, no i ta kasza była ugotowana, kapusta, wszystko było to w tym świninu mokro szuna. Ale skwary takie były, dobro było, no i te mięso było pieczone. Te całe kucharki to tych dzieci zawołały i dały tam no, tego jedynio, ale nie wygójno, no i chleb był pieczony, ale było wesołe, wesołe. Dobre było. Lepiej to lubiłam wasz, bardzo gotowany był, no. Ale to był zawielany biały wasz? Tak, no. Wisiało się takie były dzbanki. Garcynki się nazywały, no. Kładło się drzewo i się suseło te słoniny, tak. To taka była przysuska do tego. To jak się usmażyło, to taki był zapach dobry i smaczny, taki jak nie. Długo taka słonina wytrzymywała świeżość? Bardzo długo. Umiał zrobić tego bimbru tam, na to wesele mu starczyło, no. Jaki by nie był to, ale każdy jeden umiał. Wlął kielicha, każdy mógł, kto wchodził na to wesele. A jeszcze przed tym weselem stoły muzykanty, grali na dzień dobry i trzeba było tak albo zaśpiewać, a jak nie śpiewał, no nie śpiewał, ale musiał rynkę do kiesunki wsadzić i złotówkę ci leza. Niektóry to doła, niektóry to nie ma z tych kiesyni. Przepraszamy wszystkich gości, proszę się nie gniewać, ustąpcie nu z tego koła, bo będziemy śpiewać. Zaśpiewamy my, nie chcemy Jasia Buchowego, tylko chcemy Jasia Buchowego. Ta moja studzecka na targu kupiona, droga dla guzi
kościoła, myśmy pytali się, ile jest osób na weselu. I od ilości osób była cena ustalana, bo było więcej grania, proszę pana, bo jakśmy pojechali, to było tak, jedni ludzie jedzą, a drudzy się bawią. Później tamci wyszli się bawić, a ci poszli jeść, to się bawili. A my orkiestra gra, a orkiestra gra cały czas. Od tej godziny ma się zaczynać wesele. A skończyć, nie wiadomo kiedy się skończy. Nie było godziny ustalonej, nigdy. Tak, nigdy nie było ustalone. Trzeba było grać dwa dni, to dwa dni. Trzeba trzy dni, to trzy dni. Nie było. Miał pan jakiś czas na sen? Mieliście jakiś, jak to wyglądało? Proszę pana, na weselu myśmy na żadnym weselu nie zmrużyli oczu. Nigdyśmy nie zmrużyli. Ten harmonista rozłożył te harmonie, skrzypista zarozumiał te skrzypeczki, tyniu, tyniu, a ja w tym baraban, jak huknę. Tak od całej siły, bo znerwany, bo dziadek mój grać, kurna wasza mać, to jak huknę. A dziadek przyjął i mówi, stajta cholery, stajta, stajta. A co się stało? Ja już kasztoki w pole posłał. To nie jest żadne Mississippi, tylko naprawdę zawsze. No na gości! Tak, tak, tak. Ale tam się zabawiła.